Jak potem się dowiedział ten Michurski, jaki kierownik, tak potem zrobił takie losy. Kartki ponapisywał i zrobił takie losy i musi być zabity. No i tak jest, i był zabity. Tu u nas na wsi, za wsią, jak się jedzie do Rzecycy. Tu za wsią go upilnował. Jak zrobił te losy, tak jak raz wyciągnął tu jeden człowiek, od Gortotowiec tam mieszkał, a był w partyzance. Jak wyciągnął ten los, to potem mało nie ogłupiał ten chłop, bo mówi tak, jak ja teraz robię? No to tak wszystko jest w opowiadaniu. Tak wziął, proszę pana, i upilnował go. No co, musiał zrobić, bo rozkaz, a tam było tak jak w wojsku. Musiał to zrobić, że jak taki jest do kucu, zabierał chłopom, to trzeba go zgładzić, bo co z nimi zrobić? A był poddany Niemcu. No bo wziął poddaństwo niemieckie, a był polski. Miał kobietę i dzieci, to było to tam w Grabicach. I ten chłop przyszedł, upatrzał, przyjechał tu do Wartosówki, do tej drugiej wsi z nim, a one lubiały wódkę. Ten chłop lubił wódkę i ten partyzant też musiał wypić to. I poszli do sklepu i jak tę wódkę wypiły, tak co? On jedzie, bo mięso tam jedzie, pojechało już, a on jedzie rowerem. On rowerem jeździł do Tomaszowa. Tak, to mięso zawsze wysłał wozem, a on na rower. No i tutaj, a ten, co miał go zabić, to proszę pana, wziął, przyjechał tu, do naszej wsi. Bo jak już tam wypiły, to on już się odłączył, wziął rower, bo tak samo miał rower. I pojechał tam za wieś, tam był taki kopiec z kartofli, była ta łęcina, taką. I tam pojechał, to było niedaleko drogi, cechał na niego, bo on pierwszy pojechał. I tam go zabił. No, tam jak poszedł za ten kopiec, jak on jechał tym rowerem, tak, ten jedzie drogą, bo tam nie było szosy, jak teraz, no, była droga do lasu. Ten jedzie drogą, a ten jedzie na tego. Wychodzi z tego, no ale kolegi wypiły w Wartosówce, to jeszcze się zapolum, nie? Doszedł do niego, no i wyjął papierosa i dał mu, ten partyzant, i dał mu tego papierosa i dał, a broń se krótką trzymał, bo wszyscy partyzanty miał dłoń. No i dał, no, ten bierze tego papierosa, a to jeszcze trzeba zapolić. A on zamiast te zopołki, to tego i od razu do nosa i zabił go. No i takie były cwany, no bo co miał zrobić inaczej? Mój Boże, jak on jechał winny potem z tego pola, bo to było na polu i zawsze. Tak, na drodze niedaleko, było chałuba, leło, spory kawałek. No i co, uciekł, pojechał i zabił i skończyło się. Mój Boże, tutaj chłopy wszystkie uciekły ze wsi. Bo to było tak przed wiecą, po południu. Nikt w domu nie nocował, bo się bojały, mówią, to Niemiec, ja to tutaj tych chłopów wybiją za niego, nie? Te chłopy pouciekały tam gdzieś do drugiej wsi, gdzie tam każdy mógł, czy tam gdzie się pochowały. A przyjechał wójt, a wójt był Niemiec w Kanicach jeden, a w Rzecycy był drugi, proszę pana. Jak przyjechał ten wójt i patrzy na niego, a to ty człowieku, mówi, taki byłeś. Dla Niemca nie byłeś dobry, a polskich krzywdziłeś. W sumie Niemca powiedział. Ten wójt, to przecież ludzie słyszeli, ja tam nie słyszałam, ale to się z opowiadaniem, a potem nie. To się słyszy. No i co? Jak potem ziny do chałupy, no i chcieli, żeby go wziąć, policja przyjechała, to tam, żeby musiał go zabrać. Trzeba go do mieszkania, tam ziny do jednego, ten nie puścił, pozamykał, nie zapuścił. No ale sołtys musiał wziąć, a sołtys był za rogiem niedaleko. Do tego sołtysa do stodoły przywiezły go i tu go wrzuciły i do rana lezą. A rano musiały jeszcze go pilnować, trzech chłopów całą noc, bo się bojały, że tam może się jeszcze gorzej co stanie. A on wziął i tego, wie pan. Jak rano powstajały, tak przyjechała podwoda
i zabrali go tam gdzieś w ciorty, gdzie go tam pochowali. To nie, nie, nie.